5 złotych spinek doroczonych nagród Nowej Trybuny Opolskiej wręczyliśmy w niedzielę w Opolskim Amfiteatrze. Waldemar Filipowski to tegoroczny laureat w kategorii biznes. Jest właścicielem firmy Filplast, produkującej okna i drzwi z PCV. Urodziłem się w Katkowicach, działam na tym terenie praktycznie rzecz biorąc od urodzenia do dziś. Dziękuję za dostrzeżenie tego, co robimy, bo tak jak już zostało powiedziane przez jednego z prezenterów mojej osoby, powiem, że było to w tajemnicy, bo niczym nie wiedziałem. Dzięki ludziom, którzy mnie otaczają, mogę być takim, jakim jestem, a są to przeważnie ludzie z naszego województwa, dlatego dziękuję wam wszystkim. Kamil Bednarek na każdym kroku podkreśla, skąd jest i jak bardzo kocha swoją małą ojczyznę. Dostał złotą spinkę w kategorii kultura i nauka. Dziękuję bardzo. To muzyka. Znaczy, każda nagroda to jest piękne wyróżnienie, ale zwłaszcza tutaj ludzi z opolskiego, bo ja tam się wychowywałem całe życie i tam będę mieszkał, to też wam obiecuję. I tym bardziej jest mi miło, że nie zapomnieliście o mnie, że cały czas we mnie wierzycie, że dalej dajecie mi szansę, żebym mógł się rozwijać i chciałbym, żebyście pamiętali, że to jest symbioza, że bez was my nigdy nie będzie. I każdego dnia chciałbym, żebyście byli ze mnie dumni, ja będę z tego dążył. I obiecuję, że jeszcze coś powiemy w świecie i będziemy wszystkich zarażać dobrą energią. Dziękuję bardzo. Ksiądz Marian Niebiec, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu, stoi na czele Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Jego największym dziełem jest Betania, ośrodek medycyny paliatywnej. W niedzielę został nagrodzony złotą spinką w kategorii postawa społeczna. Odbieram to wyróżnienie jako właśnie szersze spojrzenie na tych wszystkich, którzy niejako stoją za mną i dzięki temu mogło się stać w Opolu to, co się stało. Myślę tutaj o małej parafii ewangelickiej, która niedaleko tutaj na wyspie jest położona i która stara się od wielu lat służyć jak tylko może mieszkańcom Opola i Opolszczyzny. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, mówi się w Murowie o wójcie Andrzeju Puławskim. To jeden z tych samorządowców, którzy do pracy podchodzą z pasją. Odebrał w amfiteatrze spinkę w kategorii samorządność. Bardzo dziękuję kapitule, że dostąpiłem tego zaszczytu. A dziękuję jeszcze Nowej Trybunie Opolskiej, bo jestem wójtem 12 lat i zawsze przez 12 lat trybuna jest wszędzie. Chciałbym z tego miejsca jeszcze powiedzieć taką rzecz. Przez ostatnie lata mój dom to jest jak ta stacja PKP, jak ten dworzec. Żona tam jest zawiadowcą stacji, ale też, że tak powiem, dobra kuchnia jest na tej stacji. Dziękuję żonie, córce, że wspierają mnie. Andrzej Sałacki, prezes Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie, to z kolei laureat diamentowej spinki. To jest dzisiaj dla mnie wyjątkowy dzień, dzień, dla którego warto pracować. Bardzo dziękuję członkom kapituły, którzy na to dzisiejsze uroczyste miejsce wskazali mnie, ponieważ wiele wyjątkowych osób jest na Opolszczyźnie z sukcesami. No i każdy wie, że ktoś z Państwa dzisiaj tutaj mógłby być na tym miejscu inny. Także serdecznie chciałem podziękować jeszcze raz członkom kapituły. Moje miejsce, w którym teraz żyję, to jest Opolszczyzna, Zakrzów. Związany też jest z osobą wójta gminy Polska Cerekiew. Te wszystkie sukcesy, które do tej pory mieliśmy, również związane są z panią Krystyną Helmi. Następna część tej spinki to jest nasz zespół ludzi, którzy tworzą klub Lewada, z którymi naprawdę oni są sprawdzeni przez wiele lat, już działamy ponad 20 lat. Możemy przeprowadzać największe imprezy i wystąpić naprzeciw największym oczekiwaniom. I oczywiście chciałem, może przede wszystkim podziękować osobie, która mnie wspiera w tych okresach sukcesów, ale i innych związanych z szarością.
To jest moja żona Aneta, która jest nie tylko wspaniałą żoną, wspaniałą matką. Świetnie się uzupełniamy, ale jest moim największym przyjacielem. Proszę Państwa, szczęście to mieć właśnie taką żonę i taką pracę. A jeżeli chodzi o pracę, to jest słynne powiedzenie: znajdź pracę, którą kochasz, nie będziesz musiał pracować do końca życia.